Skypol, bo jest bardzo dobra kadra instruktorek. Po prostu jak jeżdżę na jakieś zawody i widzę nasze instruktorki tam występujące, to jestem po prostu strasznie dumna, strasznie to wszystko przeżywam. Jest bardzo fajna atmosfera. Z dziewczynami z grupy bardzo się zżyłyśmy i mamy taką drugą rodzinę. Trochę dysfunkcyjną, bo biegamy w majtkach, ale... ale najlepsza, jaka może być. No instruktorki, no oczywiście, no ale jesteście niesamowite. No taka opieka, takie jakby, nie wiem, pomaganie we wszystkim, jakieś wspieranie mentalne i nie tylko, i fizyczne, także naprawdę super. No i nowe rurki oczywiście, to nam wymieniła, właściwie mieliśmy kolorowe wcześniej, takie teraz mamy piękne, cieńsze, co dla mnie jest na przykład bardzo fajne, bo wcześniej były 45, a teraz chyba są 40, jeśli dobrze się orientuję, dwójki, ta, 42, jeśli dobrze się orientuję. Ja mam dosyć małe ręce, więc dla mnie to jest też świetne i jest różnica ogromna. W Skype podoba mi się najbardziej atmosfera i ta pozytywna energia. Trenuję w Skype przede wszystkim dlatego, że jest tu super kadra trenerska, że zawsze mogę liczyć na wsparcie, na dobre słowo, że robimy razem dużo fajnych projektów, między innymi ten, który się tutaj teraz dzieje. No i mam nadzieję, że ta przygoda będzie trwała jak najdłużej, jak długo mi czas pozwoli jakieś inne moje aktywności życiowe. W Skype'u podoba mi się bardzo podejście do kursantek. Podoba mi się to, że są stałe grupy, nie ma, te godziny się nie zmieniają, że są super instruktorki, które mają duże kwalifikacje i potrafią każdego przekonać do siebie i do tego sportu. Trenerzy. Przede wszystkim trenerzy. I to mówię całkiem poważnie, nie umiałabym też wybrać, która trenerka jest najlepsza, bo każda ma swój system nauczania i każda coś wnosi i jest no, idealna w tym, co robi. I to, co też lubię, to atmosfera, która jest bardzo ważna. Uważam, że ktoś, kto przychodzi, to widać po grupach, że dziewczyny jesteśmy stałą grupą. No wspieramy się, a to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, trener motywuje, grupa się wspiera i to po prostu składa się na całość takich pięknych figur i że wychodzimy stąd usatysfakcjonowane. No szczerze powiem, że od paru lat zrobił się straszny wysyp tych szkół pole w Warszawie i faktycznie trochę jak wracałam teraz do treningów po takiej mojej niestety niechcianej przerwie, chodziłam do różnych tam szkół na miesiąc, dwa i sobie sprawdzałam różnych trenerów i przyznam szczerze, że przez to, że tyle się tego zrobiło, to niektóre trenerki były takie, że one ze mną zaczynały się uczyć. I sama jak na nie patrzyłam, to one trochę technicznie nie dociągały pewnych rzeczy, że sama miałam ochotę jej powiedzieć, weź obciągnij tą stopę chociaż, jak to pokazujesz. No i niestety były takie kwiatki, ale w końcu udało mi się trafić na Skype'ol właśnie. Magda jest naprawdę zdolna pod tym względem, że widać w niej bardzo dobrą technikę. No i też poza tym, że sama jest dobra, to ona bardzo dobrze tłumaczy i ma coś takiego, że zwraca na siebie uwagę, bo są też dobrzy trenerzy, którzy pokazują spoko figurę, ale trochę nie potrafią też przemówić do grupy. A Magda jednak, nie wiem, podchodzi do każdego, tu może kogoś przeciągnie, tu zaboli, ale nauczy się przynajmniej. Jest taka, no nie wiem, kontaktowa, jest takim po prostu dobrym nauczycielem, jakby kumasz. No i też sama jest dobra, więc łączy sobie te obie cechy, których naprawdę ciężko było teraz na ten moment znaleźć, bo opcji jest wszędzie tyle. A tutaj jakby jest kameralnie fajnie, no i przede wszystkim na poziomie.